Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Dead in Vinland. Ostatni, siódmy dzień przed nami, zobaczymy jak wygląda zbieranie okupu i jakie będziemy mieli decyzje, bo prawdopodobnie możemy podjąć decyzję pewnie, że o nie, chcę okupu dawać, chcę z tobą walczyć, ale pytanie, jakie są konsekwencje walki? Czy potem będzie jakbyś bardziej perfidny okup, czy na przykład nie będzie okupu przez dłuższy czas? Ciężko powiedzieć. W każdym razie zacznijmy od ankiety. Ankiety. Prawy górny róg. Stanisław, nie zapomnij, tylko kurczę dodać. Chciałbym się was spytać, jako że jest to ostatni dzień, jak byście chcieli, żebym prowadził tę serię od tego 12 kwietnia? Czy chcielibyście, żebym tworzył odcinki po jednym dniu, ale dwa odcinki, jak w The Escapist swego czasu? Czy macie dwa odcinki, jeden po drugim? Czy wolelibyście mieć te dwa, jeden odcinek, ale te oba dni wrzucone w jeden dłuższy odcinek, czyli powiedzmy tam czasami może wyjść, jak widzieliście, ponad 40 minut? Więc to jest pytanie do was. Czy na przykład nie byłoby 15 i 20, na przykład 15, 25, a może będzie 20, 20? Ciężko powiedzieć, jak te dni będą rozłożone, bo wszystko zależy od tego, ile rzeczy będziemy po drodze czytać, ile będzie dialogów i tak dalej, czy będzie walka, czy będą jakieś encantery, czyli spotkania. Wszystko tu jest wiele, wiele innych różnych zmiennych, więc chciałbym się dowiedzieć, jak to jest, jak to po waszej stronie wygląda. Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć i dodać od siebie na początek, że ja odpaliłem w sumie następnego dnia po nagraniu poprzedniego odcinka, odpaliłem ten odcinek nagrywanie, ponieważ stwierdziłem, że nie mogę dłużej czekać, więc sorry, nie odniosę się teraz w odcinku do tego, zapisaliście w poprzednim, ponieważ on jeszcze nie wyszedł w momencie, kiedy nagrywam. Dziękuję, tyle słowem wstępu. Chciałbym się jeszcze teraz dowiedzieć czegoś na temat naszych dwóch nowych przybyszów, czyli Solveig, to jest ta Solveig może, to jest ta babeczka z dzieckiem. I doszedł nam jeszcze Nat. I powiem szczerze, no, nie jestem w stanie uciec myślą od tego nawiązania. Jak widzę Nat, to kojarzy mi się tylko to, uwaga, cytat. Nat! Nie umiem tego w sumie zrobić. Nat! Jakoś tak. No, teraz szynka przyleci, że krzyczę, więc to taki pingwin. I on tak zawsze kłapał tak gębą i on mi się tak kojarzy z tym. Pewnie bym to zrobił lepiej, gdybym nie musiał uciszyć głosu. No w każdym razie Solveig i Nat. Mam nadzieję, że to jest Knat, bo w sumie po angielskim KN raczej kazanika. Zobaczmy, jakie mają traity. Jest twardy jak skała, więc mniejsze spadki, jeśli chodzi o obrażenia. Ma natomiast, jak widzicie, nogę drewnianą, więc spadek ma do expów z Agility Exploration i do tego w walce Action Points minus 1, czyli do walki raczej się średnio nadaje. Jest też kiepskim leczącym i jest dość głupi. Inteligencja minus 15. Tak wyglądają jego traity. Teraz mamy Human Pantry, czyli plus 75% do Cooking Exp Gains, czyli szybciej dostaje exp jak gotuje. I do tego o wiele mniej. I każdej nocy spada jej głód między 1 a 3. To jest fajne. Goodwill teraz się pojawiło nagle. Ale to jest chyba stałe. Nie ma napisane ile dni, więc ma dwa pozytywne traity. Plus 10% fatigue increases, to jest minus, ale opinion, 25% opinion increases, czyli opinie o niej będą rosły zdecydowanie szybciej. Jest crying baby, czyli jak będzie starała się, no tak, w sumie teoretycznie przez dziecko stealth jej jest bardzo niski i do tego zmęczenie zwiększa się o wiele bardziej w nocy, no bo ponieważ ma syna, który musi się opiekować. Agility jest niskie i courage jest niska, odwaga jest niska. Takie ma traity nasza koleżanka nowa, tak? To poznaliśmy trochę ich, możemy lecieć z rozgrywką. Tu możemy oczywiście zobaczyć też, jak oni lubią się z innymi naszymi kompanami, z naszą rodzinką. No i cóż, przedstawiam wam moją decyzję. Co wymyśliłem? Crafting Healing Tent, tak? Czyli mam zamiar zbudować Healing Tent, a to dlatego, że Dryer w tym momencie nie jest nam potrzebny, ponieważ teoretycznie i tak musi to jedzenie poczekać. Dużo lin to wykorzystuje, a te rzeczy, które chciałbym kupić na przykład, zobaczcie, Fishing Camp, one mają mało. No dobra, to też po 10 zabieram, ale potrzebuję po prostu jednego kamyka. Forge wymaga jednego kamyka. Herbalist wymaga jednego kamyka. Tutaj proszę bardzo, chcielibyśmy pewnie szybko Cooking Pot postawić. 5 i 1. Też w sumie, no półtorej, tak, można powiedzieć. 1,5% jeśli chodzi, 1,5 punkta jeśli chodzi o skomplikowanie. Także zdecydowałem, że jednak to będzie Healing Tent, który może nam przybliżać. Zawsze możemy jeszcze zmienić naszą decyzję. W sensie zacząć to tworzyć. Procent zostanie, mam nadzieję, zachowany. Mam nadzieję, że tak w ogóle to będzie wyglądać. Więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zawsze można to zmienić i jak najszybciej postawić garnek. Tymczasem Kari i Erik będą ze sobą rozmawiać, bo sami widzicie, jak u nich nisko na razie jest z moralami.
będą pili piwo, więc potężniejszy boost będzie. Jest szansa, że trochę się spiją, ale miejmy nadzieję, że będzie tak fajnie jak poprzednio. Co dalej? Mamy jeszcze tutaj Solveig standardowo, pierwszy raz ją ustawiłem, a już mówię, że standardowo, ale myślę, że będzie ich główne zajęcie. Jako, że ma bardzo duże bonusy do harvesting, chyba największe nawet, gdzie to jest? Tutaj, 46, nikt nie ma tak dużych bonusów jak ona, wszyscy mają o wiele niższe, to ona będzie nam zbierać te owoce i z tych owoce możemy wyciskać sok, z tych owoce możemy po prostu mieć, znaczy możemy to jeść. Więc jak dwa razy to pójdzie i dwa razy pozbiera owoce, będzie super. Natomiast co robi Nat? Nat idzie szukać. Nat idzie wydobywać kamienie i rudę, bo zobaczcie, mamy szansę nawet i na dwa kamyki. Byłoby pięknie, gdyby dwa kamyki wpadły, bo można by naprawdę sporo zrobić. Biorąc pod uwagę fakt, że też Crafting Station jest znowu trochę podniszczony i potrzebuje kamienia, żeby go naprawić. On ma najwyższy poziom górnictwa. No i Moira zostaje przy eksploracji, oczywiście cichej eksploracji, jeśli dobrze pamiętam. Focus on stealth, chociaż u niej stealth jest niski. 38% tak czy siak. Więc tak mam zamiar wystrzelić na dzień dobry. Na razie jeszcze nie zbieramy, chociaż właśnie trzeba by sprawdzić w którymś momencie, jakie przy harvest, co jest ważne. Gardening jest ważne, to w sumie, wiecie co? A spróbujmy. Mamy tam dwie akcje gardeningu, to zobaczmy, jak to będzie wyglądać od strony Solveig. You search for the best looking sprouts to bring them back to camp. You grab a fistful of wheat and carefully cut the wheat at the ground. Once you have enough, you tie the bundles into sheaves. Zmęczenie 11% wzrosło, a i po prostu plus 7. Okej. I to tyle. Czyli nie mamy tutaj żadnej szansy na niepowodzenie. Im większy ma ktoś gardening, tym łatwiej będzie nam to zebrać. No na razie zostawiam to jeszcze. Niech będzie, bo się okaże potem, że nagle to się wszystko psuje czy coś. Jedziemy, moi drodzy. Odpalamy dzień i zobaczymy, jak to się tutaj powiedzie. Czyli teraz używamy drewna, lin oraz materiału, żeby zacząć tworzyć healing tent. Zobaczcie, 28%. To jest bardzo mało. Żeby było ciekawiej, to również Nat potrafi. On ma dużo do craftingu. Zobaczmy, jak to będzie z tym. 28, no to nie jest źle. Charyzma jej się zwiększyła, Kari. Minus 31. No w sumie bardzo dobrze. Czy będzie któryś... O, jest drunk. I jest drunk. Jestem ciekawy, jakie to są efekty. Czyli powinienem ich może na koniec dnia postawić? To też jest takie pytanie. Na przyszłość. Czy powinienem na koniec dnia zostawić ich do picia? Jeden kamień. No szkoda. Ponieważ... Trochę depresja. Ponieważ być może drunk będzie spadał następnego dnia, jak pójdzie spać. Tak? Czyli... przez noc, jakby pijaństwo powinno, znaczy no alkohol powinien im ujść z organizmu. No, jak widzicie, nie ma żadnego encountera, na szczęście, ale właśnie, są informacje na temat tego rajdu, tak? It's been 5 days since Bjorn raided the camp and asked for his tribute. Everyone was growing nervous from the wait. Aha. No one's coming. We may be lucky after all. They have forgotten about us. Let's wait a bit more before getting our hopes up. No tak, dzień się jeszcze nie skończył. They waited in silence for a whole hour, their hearts racing, when... Look! Someone's coming! They saw a scruffy man riding a donkey slowly advancing toward their camp. The mule was loaded with big heavy baskets, making it walk more slowly than one could think possible. The man on the mule was wearing somewhat fancy linen, clothes, but ruined by the dirt and a puzzling sense of bad taste. A to ktoś dziwny. Coming, coming, say hello to your new best friend. Puszcza oczko. I loves the name My Little Ponies. Co to za koleś? Friend? Little? Ponies? What? You lost your tongue? Bjorn did cut it out already? He continued laughing for a while, almost choking on his own joke. Ha! You are too funny. I think we'll get along fine with my little birdies. But well, all good things must come to an end. So, what did Master tell me again? 50 woods. That's it? Okay. Put me here, please. Put them here, please. I'll... Teraz 15, mówiło 10. No, no, no. Bjorn told us to gather 10 woods. No more, no less. 10 woods? You sure? Yes. Co, takiego głupka nam wysłać do zebrania 10 sztuk z drewna? Weird, he must forgotten to tell you about my share. Aha, your share? Twój udział w tym? If you give me a little extra for my trouble, I will make it worth to you, my little donkey, duckies.
Jak damy mu więcej, to on nam to wynagrodzi. Give him five woods. Requirement you need is ok. Give him 10 woods, give him 50 woods, give him nothing. Fajna decyzja! To nie jest takie oczywiste, przychodzi, damy mu i koniec. Teraz pytanie, a co by było, gdybym nie dał mu nic? Co by było, gdybym dał mu mniej? A co by było, gdybym dał mu więcej? To jest, kurczę, bardzo interesujący, intrygujący moment. Wiecie co? Jako, że mamy mnóstwo drewna, bo aż 37 sztuk, dajmy mu 15. Ja jestem ciekaw, co się stanie, jak mu dam 15 sztuk. Czy on nas nie wykiwa? Nie zrobi nas w jajko? Okay, Elof, we'll give you 15 woods as a token of our friendship. Okay, daliśmy naprawdę sporo drewna. We came here in peace. We don't want to start a senseless fight. Har, 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 har. Good boy, good boy. But so you know, the fight started as soon as you put foot on this cursed island. Being docile just makes the fight last a bit longer. Better than nothing. So it's time to say goodbye to my little kittens. Next gift to our great master Bjorn, praised by the name. We want 8 potable water in 7 days. No more, no less. O Jezu, 8 wody? To nie jest fajne. He whispered, but don't forget my share. Nie zapomnij o moim udziale. Farewell, my little ponies. We may never meet again. And then he slowly went back to the forest from where he came. You clearly hear farting sounds in the distance. I hate this man. I hate this man's smell. Ponies? Także, moi drodzy, daliśmy... A, i to jest już koniec! Game over, everyone died in Vinland, you survived 7 days. Don't worry, you didn't lose, you just finished the demo. O kurcze, there are still plenty of things to discover in the full game. 10 recruitable characters, 80... O kurcze. Wiecie co? Ale ja się nie spodziewałem, że gra zakończy mnie w połowie dnia. Mi się wydawało, że nie pozwolą mi chociaż zobaczyć... No kurczę, jakoś pociągnąć to dalej. Ej, jestem, powiem szczerze, zaskoczony, że nawet dzień się nie skończył. W połowie dnia urwali ten siódmy dzień. To gdybym to wiedział, to bym, kurczę, dopchał przecież te 10 minut jeszcze do tamtego odcinka, bądź w ogóle podzielił jakoś inaczej. Nie wiedziałem, że to tak zajdzie. Statistics. Mamy tu statystyki, znaczy widzimy napis, że best friend... Widzimy, jak to by na końcu wyglądało. Activities. I możemy sprawdzić... Okej, okay, każdego z nas. Dobra. Quit to mind many. No dobrze, moi drodzy, wiecie, co to oznacza? To oznacza, że skoro gra nam nas w taki sposób zrobiła w jajko, to my możemy, wiecie, co zrobić? Sprawdzić, jaki będzie efekt, gdy damy mu mniej. Na przykład. A nie! A jednak zobaczcie, że ona mnie wysyła do tego... Musiałbym jeszcze raz dzień załadować. W sumie to nie jest zły pomysł. Bo teoretycznie, no, musiałbym tylko wszystko to jakby od początku ustalić. Wiecie co, no skoro gra nas tak wykiwała, to sprawdźmy, co się stanie, jak na przykład nie dam mu w ogóle drewna, albo dam mu w ogóle jeszcze mniej. Jestem bardzo ciekaw, co by to wyszło. Czyli ładujemy sobie save'a sprzed decyzji. No dobra, moi drodzy, jestem znowu w tym punkcie. No i teraz, co by się zdało, gdybym na przykład... Spróbujmy skrajny przypadek. Nie dajmy mu nic. We'll give you nothing, scumbag. You can eat dirt and choke on it. Are you really sure, birdie? Reconsider. We lack resources. Go to hell. Go to hell. Idziemy w skrajną po prostu... W skrajne spierdzielaj. Yes, we won't soup due to Bjorn's rule. Leave us alone. You don't understand it. You don't have the choice, do you? I'll get back to my master empty-handed then. Don't fool yourselves. You are as good as dead doggies now. So it's time to say goodbye to my little kittens. Next gift. Okay, praised. 8 potable water in 7 days. Tu się wszystko zgadza. Dobra. Odchodzi. I hate this man. I hate this man's smell. Coś tam ponies. No i teraz w sumie znowu mamy... No właśnie. Czyli... Nasza decyzja kompletnie teraz, nie będziemy wiedzieli, jakie są reperkusje tego, znaczy wyobrażam sobie, że ten Bjorn, gdy nie damy mu nic, przyjdzie i nas wykończy, przez co będziemy musieli rzeczywiście ładować save'a, tak? Natomiast co się stanie, czy rzeczywiście to, że damy mu więcej spowoduje, że on będzie nas bardziej lubił, ten koleś na super ekstra wypasionym kucyku zwanym osłem? To jest ciekawe, że on wysyła takiego jakiegoś tempaczka.
Właśnie to jest ciekawe, jak to by zagrać. Jak wy byście, co wy byście zrobili? Jaką wy byście podjęli decyzję? Co byście mu dali? Też byście mu kazali pogonić go? Czy dalibyśmy na 5 drewna, 10, 15? Jestem ciekawy. Jestem też ciekawy, jaką decyzję podejmiemy, bo wydaje mi się, że kiedy 12 kwietnia wrócimy do Detin Bermuda, czy wydaje mi się, że no, odcinek będzie 13, skoro 12, w zależności o której godzinie tego 12 pojawi się premiera, to będę musiał podjąć jeszcze raz rozegrać ten siódmy dzień, czyli zobaczymy jeszcze raz efekty tego wszystkiego, co tu zrobiliśmy. No i właśnie, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także, moi drodzy, to tym krótkim epizodem zakończyliśmy demko. Nie spodziewałem się, myślałem, że skończy się, siódmy dzień się skończy, bo wtedy powiedzą mi game over, a oni pozwolili mi zagrać 7,5 dnia. Nawet nie byłem w stanie rozdysponować punktów dla Moiry i tak dalej. Mimo wszystko, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie i widzimy się już 12 lub 13 kwietnia, kiedy Detin Vinland będzie miało swoją premierę i zobaczymy, co dalej, bo jestem zaintrygowany, co dalej w tej grze będzie siedzieć. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczenia. Cześć!